Regiony tworzące mapę całej Polski to obszary, które cechują się autonomią w kontekście europejskiego finansowania. To zarządy województw negocjują o dofinansowanie ich regionalnych programów operacyjnych. Dolny Śląsk jest tu liderem w skali kraju, co w efekcie doprowadziło do uznania naszego regionu za obszar przejściowy. W Polsce takim regionem jest jeszcze tylko Wielkopolska. Co to jest region przejściowy? To jest region w Unii Europejskiej, który nie jest już zaliczany do regionów biednych, ale nie jest jeszcze regionem bogatym. Regionem bogatym w Polsce jest tylko sama Warszawa. I to nie Mazowsze. Mazowsze jest stosunkowo biednym regionem. Żeby być w Unii Europejskiej w regionach przejściowych, średni dochód na głowę mieszkańca musi przekroczyć 75% średniej unijnej. Dolny Śląsk w momencie, kiedy rozpoczynaliśmy obecny okres programowania, był na poziomie 76-77%. Wielkopolska plasowała się za Dolnym Śląskiem, mając o 1 punkt procentowy mniej. Ale już w lutowych badaniach ten wskaźnik na Dolnym Śląsku wzrósł do 84%. W ramach europejskiego finansowania regionów jest m.in. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma na celu równomierny ich rozwój. Na Dolnym Śląsku kierowany jest on do pogórniczego subregionu wałbrzyskiego, ale były starania o objęcie nim innych obszarów. Walczyliśmy o to, żeby był objęty subregion gorzelecki, ale również, żeby obejmował on tak naprawdę znaczną część byłego województwa jeleniogórskiego. Mimo że mieliśmy wsparcie rządu, to on wymieścił też w tych dokumentach, no nie udało się tego przeprowadzić. Uznanie Dolnego Śląska za obszar przejściowy to zasługa całego regionu, a w tym przedsiębiorców, którzy działają na jego obszarze. Spotkanie z przedsiębiorcami subregionu bolesławieckiego miało więc m.in. ten aspekt docenienia ich aktywności gospodarczej. Marszałek województwa wskazał na położenie naszego regionu na trójstyku granic z Niemcami i Czechami, które jest bardzo korzystne dla lokalnej przedsiębiorczości. Ale też chciałbym mocno podkreślić to, że podstawą gospodarki są przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. Chociaż Dolny Śląsk to jest również tych dużych firm, jak chociażby KGHM i firmy, które pracują, są związane z KGHM. Tam mnóstwo jest przecież tych kooperantów, firm kooperujących małych i średnich przedsiębiorstw. Poza pozyskiwaniem funduszy dla regionu, a w tym dla przedsiębiorców, samorząd dolnośląski wspiera też na wielu polach lokalne firmy. Tarcza antykowidowa była to okazjonalnym działaniem, ale wiele działań ma charakter systemowy, jak choćby Going Global. Realizujemy misje praktycznie po całym świecie dla przedsiębiorców, właśnie dla małego obrotu. W momencie, kiedy Państwo mówili o tym, że jesteście również na innych europejskich czy pozaeuropejskich rynkach, to również zachęcam do tego, żeby korzystać z tego projektu. Wyjeżdżamy, jak już powiedziałem, z przedsiębiorcami, tam nawiązywane są kontakty, relacje, pomagamy, bo to jednak inaczej jest, jeżeli za przedsiębiorcą stoi jakaś instytucja publiczna, czy to rządowa, czy to samorządowa. Te aspekty wspierania dolnośląskich przedsiębiorców przez samorząd zostały następnie omówione w prezentacjach przedstawicieli regionalnych zrzeszeń gospodarczych, instytucji samorządowych oraz banków.